W dzisiejszym odcinku z pomocą widza dotarłem do informacji o tym, że Budda jeszcze w 2020 roku prowadził razem z MGP Garage szkolenie, którego jednym z tematów było, jak z sukcesem prowadzić myjnię samochodową. Kamerzysta podczas konferencji do Prime MMA 8 powiedział, że został oczyszczony z zarzutów i jest niewinny, ale Maja Staśko przyjrzała się sprawie i twierdzi, że jest inaczej. Jestem niewinny, po prostu Wardek mnie pomówił. MGP Garage odpowiedział na film Szalonego Reportera, nazywając go szalonym pomawiaczem i tłumacząc się z zarzutów, ale widzowie nie kupili jego wersji. Szalony reporter otrzymuje telefony z pogróżkami. O godzinie 15 cię już nie będzie, pozdrawiam. Wielka Brytania żyje aferą związaną z Kate Middleton, która po pobycie w szpitalu opublikowała na Instagramie zmanipulowane zdjęcie. Maturalni, czyli biznes zajmujący się przygotowywaniem uczniów do matury, są krytykowani za podawanie nieprawdziwych informacji. Ale po kolei. Internet żyje jedną z głośniejszych afer ostatnich lat, czyli tak zwaną aferą MGP Garage. Szalony reporter opublikował film, w którym przedstawia masę dowodów na to, że Bartłomiej Glinkowski, twórca kanału MGP Garage, dopuszczał się w przeszłości kradzieży samochodów, otworzył lewy biznes, aby naciągać ludzi na pieniądze, donosił w zamian za status świadka koronnego i tak dalej. W sprawę wciągnięty został również Budda, który wielokrotnie współpracował z MGP Garage. A główny zarzut w jego stronę to zmowa milczenia. W sensie ludzie nie wierzą, że Budda o tym wszystkim, albo chociaż o części brudów na temat Bartłomieja nie wiedział, a i tak robił z nim różne współprace, na przykład przy loteriach, w których do wygrania były samochody, swoją drogą ponoć w opłakanym stanie. Podobnie jak The Tyler, który również mocno oberwał i jest teraz przez widzów kancelowany. Niejasna w tym wszystkim jest jednak rola Konopskiego, który teoretycznie wiedział o sprawie, ale nic z tym nie zrobił. Lub, jak sugeruje jeden z gości Szalonego, potencjalnie współpracował z MGP Garage na zasadzie donoszenia. To ogólnie zaczęło się od tego, że wpadliśmy na pomysł napisania do pewnego znanego osobnika z internetu, żeby nagłośnić sytuację odnośnie Glinka, jaką to jest osobą, jego przeszłości. Napisałem do Konopskiego i że mogę mu więcej materiałów udostępnić, aby to rozpowszechnić, nie? I napisał do Glinka prawdopodobnie, no wysłał mu moje dane prawdopodobnie. W przypadku Konopa brak natomiast mocnych dowodów, więc osobiście absolutnie wstrzymałbym się z wydawaniem jakichkolwiek osądów. Tutaj jeszcze informacja z ostatniej chwili. Jeden z internautów przed montażem tego filmu napisał do mnie na Instagramie i wysłał link do wpisu na platformie X, z którego jasno wynika, że Budda jednak miał, wbrew temu co mówi, inne relacje biznesowe z MGP. W 2020 roku prowadzili bowiem razem szkolenie lub szkolenia, w których o zgrozo uczono ludzi między innymi tego, jak osiągnąć sukces prowadząc myjnię oraz autodetailing. A jak na dzień dzisiejszy już wiadomo, to właśnie w myjni MGP dochodziło do rozpoczynania procesu kradzieży aut klientów. Cześć, odnośnie tematu MGP Garage i Buddy podsyłam ciekawostkę. Znaleziono ciekawą informację na temat wspólnego szkolenia, szkoleń. Trochę to dziwne, bo w odpowiedzi Budda twierdził, że nie mają powiązań biznesowych oprócz nagrywania aut i loterii. Link prowadzi do tego wpisu. Było ciekawe szkolonko razem z Buddą, jak osiągnąć sukces prowadząc myjnię oraz autodetailing. I rzeczywiście z tych materiałów wynika, że faktycznie taki temat był poruszany, a Budda był jednym z prowadzących tego szkolenia. No nie wygląda to dla Buddy zbyt dobrze. MGP Garage w końcu wypuścił natomiast swoją odpowiedź, trwający 40 minut film pod tytułem Brak dowodów i manipulacja, szalony pomawiacz. Szczerze mówiąc, szkoda waszych 40 minut na oglądanie tego. Naprawdę, Glinkowski przede wszystkim nie odnosi się do wszystkich zarzutów, unika niewygodnych tematów, poniekąd przyznaje, że kradł auta, ale mniej, a do tego dodał do filmu dramatyczną muzykę. Całość jest po prostu niewiarygodna. W pierwszych sekundach tego filmu zapytam. Tutaj króciutka przerwa, chciałbym Cię zaprosić na swojego Instagrama, nazywam się tam LisowskiYT. Moim celem jest wbicie 100 obserwacji, to jest nowe konto, więc jeśli mi pomożesz i zostawisz swojego followa, to będę Ci niezmiernie wdzięczny. Dziękuję. Najlepiej treść tej odpowiedzi obrazują komentarze widzów. W skrócie, chwilki dowiedzieliśmy się w tym filmie. Z pasji do motoryzacji ukradł tylko 17 samochodów. Ty, ale żeby z własnej matki robić słupa, to trzeba mieć na w bani. Chcesz mi powiedzieć, że za 17 fur dostałeś tylko zawiasy? Śmieszny jesteś. Czekaj, co? Zakładałeś dodatkowe GPS-y każdemu autu, które leciało na Francję, by, jak sam powiedziałeś, jeden do jednego mieć nad nimi kontrolę, po czym mówisz, że jak klientowi ukradli auto, to jego wina, bo nie zabezpieczył samochodu GPS-em. Chemia na myjni tak mocna, że aż się fury rozpływały. Szalony reporter oczywiście też odniósł się do odpowiedzi MGP Garage i napisał. Konkluzja odpowiedzi MGP Garage. Nikogo nie wyjebałem, oddam kasę tym, których wyjebałem,
M9, a nie 30. Na Francji kradną. Jestem niewinny, bo kupiłem karetkę. Szalony jest głupi. A jak już przy szalonym reporterze jesteśmy, to ten informuje, że dostaje pogróżki, telefony z zastrzeżonego numeru. Dzwoni do mnie ciągle numer zastrzeżony i męski głos mówi, że będę rozliczony. Czy to jakaś rządowa akcja dotycząca PIT? Ja mam swoją księgową i już mnie rozliczyła. Halo? Halo, witam. Witam. O godzinie 15 cię już nie będzie, pozdrawiam. Okej. O 15 mnie już nie będzie. Powiedział coś nowego, zapamiętaj inicjały MS. Albo chcą mnie porwać na MS Batory, albo ściga mnie Maciej Szczęsny. W poniedziałek 18 marca odbyła się pierwsza konferencja przed Prime MMA 8, która według wielu była najbardziej publiczną konferencją w historii Freak Fightów. Niech świadczy o tym fakt, że nieco w ponad godzinę doszło na niej do ponad 10 bujek. Co jednak odbiło się szerszym echem, to fakt, że Prime zdecydowało się na ponowne zakontraktowanie kamerzysty, mimo wcześniejszych słów Kasiusza, że ten został z federacji wydalony i nie chcą mieć z nim nic wspólnego. Internet się oburzył, bowiem kamerzysta został przez większość widzów uznany za osobę, która nie powinna powrócić ze względu na ciążące na nim zarzuty. Maja Staśko wystosowała w tej sprawie pismo do prezydenta Gorzowa, który odpowiedział jej, że przyjrzy się sprawie i być może zablokuje galę, lub chociażby występ samego kamerzysty. Niewiele jest jednak informacji o tym, dlaczego Prime zdecydowało się na ponowne zakontraktowanie kamerzysty, a podczas konferencji padło takie wytłumaczenie. Do tego ja bym zaczął od Łukasz, od ciebie, bo jak wiemy, zostałeś uniewinniony. I bym chciał, żebyś się wypowiedział na ten temat trochę więcej. W sensie z tej sprawy, tak? Tak, bo wiem, że na pewno będą tematy. Ostatnio też poruszyłem ten temat. Usunęliśmy cię właśnie z tego względu, bo byłeś oskarżony, ale teraz zostałeś uniewinniony. Znaczy, więc... wiesz co, zabolało mnie to, że Wardęga wypowiadał się na mój temat w taki sposób, że zostałem skazany, tak, prawomocnie, a prawomocnie zostałem uniewinniony. W sensie, sąd drugiej instancji zawsze decyduje o prawomocnym skazaniu, tak? Zostałem skazany przez sąd pierwszej instancji, ale sąd drugiej instancji podważył wyrok i uniewinnił mnie, także jestem, no, niewinny. Chcesz jeszcze coś dodać o tym? Nie. No nie, no jestem niewinny, po prostu Wardęga mnie pomówił, napisałem do niego odpowiednią wiadomość, poinformowałem go, żeby nie obrażał mnie po prostu publicznie, żeby weryfikował informacje lepiej na następny raz, tak, no bo te informacje muszą być weryfikowane lepiej, jeżeli on uważa się za szeryfa internetu, to powinien te informacje weryfikować dokładnie, tak? A jeżeli on pomawia mnie publicznie przed paroma milionami osób, no to no coś jest nie halo, nie? No w końcu ma takie stanowisko w internecie, że powinien robić to dobrze. Czy kamerzysta mówi prawdę? Wygląda na to, że nie do końca. I stara się narzucić narrację, w której jest on krystalicznie czysty. W sprawie ponownie zabrała głos Maja Staśko, tym razem informując, jak to jest z tymi wyrokami kamerzysty. Warto podkreślić, że okoliczności zdarzenia są bardzo niepokojące. RMF FM pisało o tym w 2022 roku. Wszystko wydarzyło się w styczniu 2020 roku. Kamerzysta w jednym ze szczecińskich sklepów uderzył pięścią w twarz starszego mężczyznę. Ten upadł na chodnik i stracił przytomność. Niedługo potem zmarł. Rodzina ofiary jest przekonana, że do zgonu 66-latka przyczynił się Łukasz. Łukasz W. na panelu przedstawiał tę sytuację jako swoją obronę. Trudno zdobyć wersję drugiej strony, mężczyzna zmarł. Nie dotarłam do uzasadnienia decyzji sądu, dlatego trudno ocenić, jakie były jej podstawy. Nie jest to jednak na pewno sprawa bagatelna. Jeden z portali tak tytułuje wywiad z kamerzystą. Kamerzysta uniewinniony, wszystkie zarzuty oddalone. I podpisuje go kamerzysta uniewinniony od wszystkich zarzutów. Jest to oczywiście nieprawda. Kamerzysta jest osobą karaną za prowadzenie pod wpływem używek. Do tego jest oskarżony przez sąd o zachowanie się nad młodym chłopakiem z niepełnosprawnością, sprawa jest w toku. Nieprawdziwym jest więc stwierdzenie, że wszystkie zarzuty zostały oddalone. Uniewinnienie, o którym mówi Łukasz, to sprawa dotycząca starszego mężczyzny. Sąd rejonowy rzeczywiście skazał za to Łukasza, a sąd drugiej instancji go uniewinnił. Decyzja jest prawomocna. To jednak nie oznacza, że Łukasz W. jest niekarany, co podkreślił sąd w odpowiedzi prasowej. Jest osobą karaną i skazaną za jazdę pod wpływem używek. Taka jazda jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia innych. A teraz czas na niesamowitą opowieść z zagranicy. Kate Middleton, księżna Walii, żona księcia Williama, w styczniu tego roku trafiła do szpitala, gdzie przeszła operację jamy brzusznej. Informacja o jej hospitalizacji obiegła świat 17 stycznia za sprawą komunikatu wydanego przez pałac Kensington. Tego samego dnia wydany został również drugi komunikat, również informujący o hospitalizacji, tym razem króla Karola, ojca księcia Williama. Król zmagał się bowiem z powiększoną prostatą. Mieszkańcy Wielkiej Brytanii
Danii rzecz jasna wyrażali swoje wsparcie. 29 stycznia zarówno król, jak i księżna opuścili szpital, a z oficjalnego komunikatu dowiedzieliśmy się, że wróci ona do swoich królewskich obowiązków dopiero po Wielkanocy, która w tym roku przypada na 31 dzień marca. 9 lutego królowa Wielkiej Brytanii, Camilla, poinformowała, że oboje mają się coraz lepiej. Przez kolejne dni lutego wszyscy oprócz księżnej Kate byli już widziani publicznie, a pod koniec miesiąca przyszedł czas na kolejny komunikat, tym razem informujący o tym, że książę William nie pojawi się na pogrzebie swojego ojca chrzestnego, Konstantyna II, ze względu na sprawy osobiste. To wywołało kolejne spekulacje ludzi, że z księżną Kate jest coś nie tak, że już dawno powinna pokazać się publicznie. Dzień Matki w Wielkiej Brytanii przypada na inny dzień niż u nas w Polsce i jest to 10 dzień marca. To właśnie wtedy po raz pierwszy od momentu informacji o operacji księżna Kate zabrała głos. Zrobiła to, dodając na swojego Instagrama zdjęcie, na którym jest widoczna ze swoimi dziećmi. Według pałacu Kensington zostało ono zrobione przez Williama tydzień wcześniej w Windsorze w Anglii. Kate podzieliła się w poście wiadomością o trwającej rekonwalescencji po styczniowej operacji brzucha. Dziękuję za miłe życzenia i nieustające wsparcie przez ostatnie 2 miesiące. Życzę wszystkim szczęśliwego Dnia Matki. Czy widzicie, aby coś było nie tak z tym zdjęciem? Ja również nie widzę, ale okazuje się, że zostało ono zmanipulowane. Teraz na Instagramie widnieje przy nim taka informacja. Przerobiono zdjęcie lub film. To samo zmodyfikowane zdjęcie, zawarte w innym poście, zostało sprawdzone przez niezależnych weryfikatorów. O co chodzi? Chodzi o niespójność w ułożeniu lewej ręki księżniczki Charlotte. Ja tego nie widzę, ale niezależni eksperci już podobno tak. Co więcej, Kate przyznała się do edycji zdjęcia. Jak wielu fotografów amatorów, od czasu do czasu eksperymentują z edytowaniem zdjęć, napisała w oświadczeniu opublikowanym w serwisie X, wyświetlonym na ten moment prawie 40 milionów razy. To tylko podsyciło wszystkich teoretyków spiskowych i dało im pożywkę do tego, by dalej twierdzić, że z księżną dzieje się coś złego. Już 11 marca, dzień po Dniu Matki, internet obiegło zdjęcie samochodu, w którym miał siedzieć William wraz z księżną. Zdjęcie miało zostać zrobione z ukrycia. Spekulacje nieco ucichły i teoretycznie wszystko zostało wyjaśnione. Ale nieco ponad tydzień później, 19 marca, w sieci pojawił się filmik ukazujący parę wędrującą razem na zakupach, czyli pierwszy raz od początku stycznia księżna została zaobserwowana w miejscu publicznym. Z tym, że wiele osób twierdzi, że to nie była ona, a jej sobowtór, Heidi Jagan. Ta oczywiście zaprzecza, jakoby została podstawiona, ale internet wie swoje i zwraca uwagę przede wszystkim na sposób poruszania się. Co więcej, Brytyjczycy podejrzewają, że to nie był nawet książę William ze względu na czapkę. Wszystko ma mieć związek z rzekomym romansem księcia Williama i chęcią zatuszowania afery. Jak jest naprawdę, nie mam zielonego pojęcia, aczkolwiek historia jest naprawdę ciekawa. Z tego, co udało mi się zaobserwować w brytyjskich mediach, temat jest tam naprawdę gorący i mówią o tym niemal wszyscy. Maturalni to firma zajmująca się przygotowywaniem uczniów do matury. Według opinii Google, klienci są w znacznej większości zadowoleni z ich usług, bowiem ocena, jaką posiadają, to 4,8 na 5 przy ponad 400 głosach. Swoją działalność rozpoczęli ponad 3 lata temu. Z jakiegoś powodu post krytykujący ich działalność zdobył na platformie X ponad 1 000 000 wyświetleń. A brzmi on tak. Maturalni, jak co roku, z g***em. Ciekawe co na to CKE, że 540 osób dostało arkusz egzaminatorki CKE i ćwiczy sobie maturę. Poczytałem trochę, o co chodzi, i okazuje się, że maturalnym zarzucane jest przede wszystkim wprowadzanie ludzi w błąd. Specjalne podkręcanie stresu przed maturami celem zarobienia większych pieniędzy, sugerowanie, że mają przecieki i tak dalej. Co roku mają przecieki maturalne. Ej, ktoś im powie, że te arkusze są dostępne dla wszystkich na stronie CKE? Jak widzę twarz tego typa, to mi ciśnienie skacze. Z tym, że dosłownie macie stronę w necie, gdzie są wszystkie arkusze ze wszystkimi maturami zebrane w jedno miejsce, a zaraz pod nimi są dokładne ich rozwiązania. Lepiej zwołać idiotów za jedyne 200 zł i robić im pseudoszkolenie. Ciekawe, czy mają takie same pewniaki jak rok temu. Jeszcze w maju 2023 roku, czyli prawie rok temu, pojawił się taki post. Po dzisiejszym polskim stwierdzam, że maturalni to sam. Szczególnie to, co teraz mówią o rzekomym poprawnym przewidzeniu tematu rozprawki dla formuły 2015. A wcale to nie tak, że to były przewidywania dla 2023. Ludzie piszą jeszcze o bardzo drogich korepetycjach udzielanych przez ich pracownika. 300 zł za podstawę i 350 zł za rozszerzenie. To jest cena za 1 godzinę zajęć z panem Arkiem. Wbijajcie osoby zainteresowane na maturalnie.com. Mamy tam też nasze kursy i turbomaturę, która wyjdzie dużo taniej. Tak czy inaczej wygląda na to, że głównym zarzutem jest to, w jaki sposób oni promują swoje usługi. Czyli na zasadzie my wiemy coś więcej. Nataniel Brożnowicz, czyli współzałożyciel firmy, odniósł się już do tych zarzutów. Porozmawiajmy.
Ostatnio, gdy ogłosiliśmy, ile kosztują korepetycje z naszym egzaminatorem, sporo głosów pojawiło się, że żerujemy na zestresowanych maturzystach. I chciałem dobrze zrozumieć, jak wygląda to z waszej strony, z waszej perspektywy. Bo z naszej perspektywy jako maturalnych, wiecie, prowadzimy masę bezpłatnych zajęć i potrzebujemy, by część z nich była monetyzowana, by opłacić nauczycieli, ekspertów, asystentów merytorycznych. To jest jedna z części naszych działań, ale zdecydowana większość, 90% być może naszej działalności, to są bezpłatne zajęcia, które wspierają was w przygotowaniu do matury. Jest ich naprawdę ogrom, od codziennych live'ów o 20, przez nasze notatki, opracowania, szkolenia, które sobie odbieracie, po chyba największy w Polsce kurs matury ustnej. I dla nas naprawdę ważne jest to, żeby pomagać wam bezpłatnie przygotowywać się do matury. Jest też ważna rzecz, o której nigdy nie mówiliśmy wcześniej, ale maturzyści, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, są w domach dziecka, w szlachetnej paczce, mają od nas pełne wsparcie w przygotowaniu do matury, by mogli osiągać wysokie wyniki, bo dla nas naprawdę ważne jest to, żebyście mogli optymalizować swój czas nauki i mieć wsparcie w tym niełatwym i stresującym czasie. Dla osób, które decydują się dołączyć do naszych zajęć w sposób płatny, to mam dwie takie ważne też informacje dla wszystkich osób, które być może jeszcze tego nie wiedzą, że po pierwsze, to jest koszt między 90 a 150 zł. Właśnie to policzyłem, że tyle średnio wynosi tak zwany koszyk maturzysty, który u nas coś kupuje. A po drugie, każdy maturzysta ma tak zwaną 100% gwarancję satysfakcji. Co znaczy w praktyce, że jeśli przyjdzie na nasze zajęcia, ale mu się coś nie spodoba, może zwrócić 100% wpłaty. Rozumiecie? W taki sposób działamy jako maturalni i chciałem, żeby to było dla wszystkich jasne i klarowne. Dajcie znać, jak to wygląda z waszej perspektywy. Za dotychczasowe komentarze wszystkie bardzo mocno dziękuję, bo czasem rzeczywiście zbyt spontanicznie coś wrzucę, jakiś komunikat, a tu jest wymagana jednak taka pewna precyzja i jasność komunikatu, więc dziękuję za wszystko, co jak dotąd piszecie. Pomyślałem też o tym, że warto byłoby się spotkać na przykład w środę o 21, żebym usiadł i porozmawiał z wami, pokazał wam czarno na białym wszystko to, co bezpłatnie robimy dla maturzystów, bo może to wam bardzo fajnie uporządkować wiedzę i znacznie podwyższyć wasz maturalny wynik, więc to jest plan na środę, a plan na dziś to, żeby porozmawiać z wami i poczytać to, co jeszcze chcielibyście nam przekazać. Nie do końca wiem, co o tym myśleć. Wygląda na to, że osoby faktycznie korzystające z ich usług są naprawdę zadowolone. Maturalni, chciałabym wam bardzo podziękować za to, co robicie dla nas, młodych ludzi. Za to, że nas inspirujecie, motywujecie i wspieracie. Zdecydowanie polecam kurs maturalny od maturalnych. Ich doskonała organizacja zapewnia klarowny plan nauki, co ułatwia skuteczną pracę. Atmosfera jest bardzo przyjemna, a nauczyciele tworzą otwarte i wspierające środowisko. Organizują świetne i inspiracyjne wydarzenia dla młodych osób oraz świetnie przygotowują do matury. Pisałam maturę w 2023 roku i dzięki kursom zdałam język polski pisemny na 87%, a ustną na 70%. Nie ma praktycznie żadnych głosów ze strony kupujących, że zostali w jakikolwiek sposób oszukani czy wprowadzeni w błąd, a negatywne zdanie w tej sprawie, z tego co widzę, zabierają głównie osoby, które nie są ich klientami. Ocenę tej sprawy pozostawiam wam.